Szanowna Pani Minister, Pani Przewodnicząca, Panie Inspektorze, Panie Ministrze, Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Zastępcy Przewodniczącego, Głównego Inspektora. Wiecie, że ja bardzo poważnie traktuję obowiązki, które nakłada na mnie prawo związane z w pewnym sensie patronowaniem w imieniu Sejmu Państwowej Inspekcji Pracy. W marcu, jak Państwo wiecie, powołaliśmy nowy skład Rady Ochrony Pracy w zupełnie, można powiedzieć, nowej formule, a więc z przedstawicielami środowisk eksperckich, strony społecznej. Nie chcę powiedzieć, że to eksperyment, ale to się udało. Rada Ochrony Pracy weszła na zupełnie inne obroty. Zajmuje się dzisiaj rzeczywiście w bardzo prężny sposób tym, do czego została powołana. Tutaj też wielka zasługa w bardzo dobrej współpracy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, życzliwemu wsparciu pani przewodniczącej Uberhan. Jesteśmy zdeterminowani, żeby te prace kontynuować. Oczywiście to jest też ten moment, żeby wspomnieć zmarłą niedawno przewodniczącą Rady Ochrony Pracy, panią poseł Izabelę Mrzygłocką, która tyle serca przez tyle lat oddała tej instytucji i prawom osób pracujących, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2 miesięcy z sukcesami, muszę powiedzieć, i bardzo dużym zaangażowaniem rolę przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP pełni pan poseł Krzysztof Gadowski. Jestem mu bardzo wdzięczny za to, z jaką dynamiką i z jakim oddaniem, jak powiedziałem, tej pracy się oddaje. Powołałem jej nie tak dawno nowego Głównego Inspektora Pracy, który jest dzisiaj tutaj z nami. Jesteśmy w stałym kontakcie i bardzo cieszę się z tego, że ta jego praca już dzisiaj przynosi nadzieję nie tylko pracownikom, ale też przynosi nadzieję, bo o tym słyszę, pracownikom inspekcji pracy, inspektorom, że podejście to wewnętrzne zmienia się na lepsze, a to mnie też bardzo cieszy. Są oczywiście rzeczy, które musimy zrobić. Jedną z tych rzeczy jest to, na co się umawialiśmy, czyli powołanie zespołu do spraw reform w Państwowej Inspekcji Pracy. Były obiektywne czynności, które sprawiły, że ten proces nam trochę zabuksował. Przede wszystkim obiektywne sprawy związane ze zmianami kadrowymi w inspekcji, no ale też śmierć pani przewodniczącej Mrzygłockiej. Składam deklarację i też zobowiązuję dyrektora Zakraczymskiego, naszą kancelarię, bo już rozmawialiśmy o tym z Agnieszką kilkakrotnie, że do końca roku, żeby ten zespół został powołany i wierzę, że tak się właśnie stanie, bo musimy ruszyć z pracą. Chciałbym, żebyśmy na początku przyszłego roku w Sejmie mieli poważną, dużą debatę na temat praw pracowniczych, na temat prawa pracy. Ja nawiązałem, jak Państwo wiecie, też taki żywy kontakt z Radą Dialogu Społecznego, często pomijaną w naszym rządzeniu w Polsce. Zaprosiłem ich do Sejmu. Chcę, żeby tutaj odbyło się ich też posiedzenie pod naszymi auspicjami i żebyśmy słuchali tego głosu, środowiska, w którym Państwo pracujecie i żebyście Państwo mieli poczucie i od strony symbolicznej, merytorycznej, realnej, pragmatycznej, że te kwestie, którymi się zajmujecie, to nie jest jakiś kwiatek do kożucha, to są naprawdę rzeczy, które są w sercu, tego serca demokracji, w którym się dzisiaj znajdujemy. W pracy tylu z nas spędza tyle czasu, tyle oddaje swojego poświęcenia, swojego życia, że musimy otoczyć środowisko pracy szczególną opieką i szczególną troską. Serdecznie dziękuję pani Małgorzacie Dziemińskiej, nieobecnemu tutaj panu Dariuszowi Mińkowskiemu za waszą służbę publiczną, za wszystko, co zrobiliście pracując w Państwowej Inspekcji Pracy, a jednocześnie bardzo gratuluję i pani Anecie Gronowicz i pani Urszuli Lang tego powołania na zastępców głównego inspektora, zastępczynię głównego inspektora pracy. To poparcie, które uzyskały pani kandydatury, obu pani kandydatury w Radzie Ochrony Pracy, ta przytłaczająca większość, która wsparła was w tej drodze, daje nadzieję na bardzo dobrą pracę na rzecz Rzeczpospolitej. Z całego serca gratuluję i dziękuję wszystkim państwu,
tu obecnym, że jesteście w tym procesie. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne i jestem przekonany, że i w tej kadencji, i po tej kadencji i Rada Ochrony Pracy, i Państwowa Inspekcja Pracy, i całe to środowisko pracy będzie w zupełnie innym miejscu niż było do tej pory. A praca będzie coraz bardziej czymś, co będzie dawało nam satysfakcję, dawało nam poczucie bezpieczeństwa i dawało nam poczucie sprawczości, którego od pracy mamy prawo oczekiwać. Po to ją wykonujemy, nie tylko żeby utrzymać nasze rodziny, ale również chcielibyśmy wykonywać ją po to wszyscy, żeby ten świat był lepszy i żeby mógł się bezpiecznie rozwijać. Serdecznie dziękuję raz jeszcze. Chyba to jest moment, żeby oddać głos panu inspektorowi. Tak, to jeszcze zanim, panie marszałku, to ja pozwolę tak sobie dokonać formalności. Dziękuję za to wystąpienie. Jak wręczę, to wtedy będzie można już rozmawiać o tym, co zostało wręczone. Prawda. Tak, jeszcze nie zostało, więc za chwilę wymienimy dokumenty. Na podstawie artykułu 4 ustęp 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Szymon Hołownia odwołuje z dniem 6 grudnia 2024 roku ze stanowiska zastępcy głównego inspektora pracy panią Małgorzatę Dziemińską oraz pana Dariusza Minikowskiego. Tak jak pan marszałek powiedział, pana Dariusza nie ma, pani Małgorzata może odebrać akt. Szanowni Państwo, na podstawie tegoż samego artykułu 4 ustęp 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Szymon Hołownia powołuje z dniem 6 grudnia 2024 roku na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy panią Anetę Gronowicz oraz panią Urszulę Langer. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Poproszę teraz o zabranie głosu panią minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Szanowny panie marszałku, szanowna pani przewodnicząca, panie przewodniczący, panie ministrze, szanowny panie inspektor. Ja chciałabym rozpocząć przede wszystkim od serdecznych, szczerych i z głębi serca gratulacji i podziękowań za zgodę na objęcie tak znaczącej i ważnej dla przyszłości Państwowej Inspekcji Pracy i dla bezpieczeństwa wszystkich pracujących, kilkunastu milionów pracownic i pracowników w Polsce funkcji. W Ministerstwie Pracy, gdyby się tak głębiej zastanowić, trudno wskazać ważniejszego partnera dla naszej działalności niż Państwowa Inspekcja Pracy. W tym dziale praca, za który między innymi odpowiadamy, to właśnie Państwowa Inspekcja Pracy pełni jako partner przygotowywanych przez nas rozwiązań rolę szczególną. Bo kiedy w Ministerstwie Pracy pracujemy nad projektami ustaw, nad projektami legislacji, nad prawem, które ma chronić zdrowie, bezpieczeństwo pracowników, uczciwość przedsiębiorców, to staramy się, aby to prawo jak najbardziej odpowiadało wyzwaniom rzeczywistości. Pracujemy nad rozwiązaniami takimi, z których część już została nawet na dzisiaj trwającym posiedzeniu Sejmu przyjęta, dotyczący urlopów, uprawnień rodzicielskich, dotyczących dni wolnych od pracy. Przygotowujemy projekty ustaw już wkrótce. Światło dzienne powinien ujrzeć projekt ustawy o mobbingu, tak żeby zwiększać ochronę przed dyskryminacją, przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy. Kiedy pracujemy nad rozwiązaniami, które mają zabezpieczyć legalność zatrudnienia cudzoziemców, kiedy dyskutujemy na temat ochrony przed zjawiskami wynikającymi ze zmian chociażby klimatycznych, czyli mówię tutaj o temperaturach w miejscu pracy, to staramy się oczywiście, żeby te przepisy były jak najlepiej przygotowane. Jak najlepiej przygotowane, później w jak największym konsensusie przyjęte przez Sejm, Senat, podpisane przez prezydenta. Ale kiedy już następuje publikacja w Dzienniku Ustaw, kiedy już te ustawy stają się obowiązującym prawem, to są one na papierze. I wtedy wkraczają takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy, które muszą stać na straży tego, żeby przyjmowane, przygotowywane przez nas prawo było rzeczywiście przestrzegane, było rzeczywiście realizowane i miało konkretne, praktyczne znaczenie dla tych, których dotyczy. Rola Państwowej Inspekcji Pracy w tym zadaniu jest nie do przecenienia i dlatego
tak cieszę się z inicjatywy marszałka Szymona Hołowni, żeby z państwem rozmawiać na temat tego, jak usprawnić państwa funkcjonowanie, jak wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, żeby mogła tę doniosłą społecznie funkcję pełnić jak najlepiej w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie wszystkich pracujących. Dla nas są państwo kluczowym partnerem. Chciałabym z tego miejsca zadeklarować panu marszałkowi, panu ministrowi i wszystkim państwu, że my jako Ministerstwo Pracy będziemy dla państwa partnerem w opracowywaniu jak najbardziej dobrych i adekwatnych do państwa potrzeb rozwiązań legislacyjnych. Możecie państwo liczyć na pracę Ministerstwa Pracy na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy i wszystkich pracujących. Bardzo serdecznie dziękuję i raz jeszcze głębokie gratulacje. Bardzo dziękuję, panie minister. Zapraszam teraz o zabranie głosu, poproszę o zabranie głosu pana Marcina Staneckiego, który właśnie rozbudowuje swój zespół, o czym też wspomniał pan marszałek. Szanowny panie marszałku, szanowna pani minister, szanowna pani przewodnicząca, panie przewodniczący, panie inspektorki, szanowni państwo. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi, że znalazł czas w tak napiętym harmonogramie, gdy przez Sejm przechodzi tak wiele aktów prawnych. Pan marszałek znalazł czas, który poświęcił dla nas. Jest to dla nas bardzo ważna zmiana. Jak Państwowa Inspekcja Pracy, jak każda organizacja przechodzi zmianę. Dlatego bardzo dziękuję moim dotychczasowym zastępcom za wysiłek i trud, który włożyli w kierowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy się zmienia. Państwowa Inspekcja Pracy w tym roku obchodzi 105. urodziny. Więc to dla nas jest moment szczególny i szczególny moment na zmiany. To 105 lat temu, wyobrażam sobie tą chwilę, tak? 3 stycznia 1919 roku marszałek Józef Piłsudski w tym swojej legendarnym szarym mundurze podpisał dekret o powołaniu Państwowej Inspekcji Pracy. To był jeden z pierwszych aktów prawnych. To podkreśla wagę, jak bardzo Państwowa Inspekcja Pracy jest potrzebna, skoro ponad 100 lat temu jedna z pierwszych decyzji osoby kierującej państwem, która dopiero odzyskała niepodległość, bo to jest ten moment, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Toczą się wojny z Rosją radziecką. Mamy konflikt z Litwą. Powstanie Wielkopolskie, powstania śląskie. Pomimo tych trudnych chwil marszałek znajduje czas, marszałek Józef Piłsudski, na to, żeby powołać Państwową Inspekcję Pracy, która pełni rolę gwaranta ładu społecznego, bo w nauce prawa tak pięknie się o Inspekcji Pracy mówi. Więc bardzo się cieszę, że pan marszałek nas wspiera. Bardzo dziękuję pani minister za to, że będziemy mogli się zreformować poprzez reformy zewnętrzne. Ja już mogę się pochwalić tym, że my pracujemy też nad tym, żeby zreformować się od środka. W każdym okręgu był powołany zespół, który pracował nad zmianami wewnętrznymi. Teraz te ustalenia będziemy analizować na szczeblu centralnym. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi, pani minister za wsparcie dla Państwowej Inspekcji Pracy. Dziękuję. Bardzo dziękuję szanownym gościom, dziękuję państwu dziennikarzom za wzięcie udziału w tej uroczystości.